Niemcy wymordowali nam ponad pięć milionów obywateli, zrównali z ziemią dziesiątki miast, z Warszawą na czele. Zniszczyli cały przemysł, okradli nas z obrazów, zabytków, podpalili kościoły, galerie, muzea. Ale ci o szapst, teraz, teraz nie wypada o tym mówić, teraz budujemy partnerstwo, przyjaźń. Zupełnie nowa Europa, inne czasy, dawno temu. Na szczęście my w kanale Zero nie posłuchaliśmy takich argumentów i zorganizowaliśmy debatę o reparacjach. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl, która wznawia akcję 2.0.0, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto. To już taka tradycja, że dzień po debacie opowiadamy o niej, trochę o kulisach, trochę o naszym stanowisku na temat tego, co się tam działo. No i dzień po debacie o reparacjach polsko-niemieckich chciałbym o tym powiedzieć kilka słów, zwłaszcza, że sam tę debatę prowadziłem. Ale jest jeszcze jedna tradycja, i o niej też muszę wspomnieć. Otóż, jak zwykle, mieliśmy pewien kłopot z zapraszaniem gości. Tak się złożyło, że są takie tematy, do których nikt się nie chce przyznać. To znaczy, w mediach społecznościowych są tacy ludzie, ba, w rządzie są tacy ludzie, ale jak przychodzi co do czego, to do kanału zero no nie chciał przyjść niemal nikt, kto był przeciwnikiem budowy CPK, jawnym przeciwnikiem budowy CPK. O matko, jak trudno było ich zaprosić. To samo mieliśmy na przykład przy okazji debaty o imigrantach. Nie skąd w ogóle nie ma dyskusji o imigrantach. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby bronić granic. Ciekawa teza, bo jako żywo przecież wcześniej tak nie było. Teraz nagle okazało się, że w przestrzeni publicznej nie ma nikogo, kto chciałby przyjść do kanału Zero i twardo powiedzieć, Jestem przeciwnikiem wypłacania Polsce reparacji. To ciekawe, prawda? A dlaczego tak się stało? No, może na przykład dlatego, że wedle sondaży dwie trzecie naszych rodaków to zwolennicy reparacji. Zresztą, w poprzedniej kadencji Sejmu wszystkie kluby poselskie, wszyscy posłowie, oprócz posłanki Żukowskiej oraz koła chołowni, które się wstrzymało, wszyscy posłowie poparli ideę reparacji. No, więc wydawałoby się, że w zasadzie Polacy są w tej sprawie zjednoczeni, a przecież wiemy, że tak nie jest. No i Udało nam się zorganizować tę debatę, choć z niemałymi trudnościami nie przyszedł do nas pełnomocnik rządu do spraw stosunków polsko-niemieckich, profesor Krzysztof Ruchniewicz, chociaż jako żywo kilka miesięcy temu zapewniał mnie, że na pewno na taką debatę przyjdzie. Dużo wcześniej go uprzedzaliśmy, no nie znalazł czasu. Nie przyszedł do nas pełnomocnik Marszałka Sejmu do spraw mniejszości narodowych, były poseł mniejszości niemieckiej pan Gala no cóż, nie znaleźli dla nas czasu, nie znaleźli czasu dla państwa. Tym bardziej cieszę się, że przyszedł do nas pan Rafał Bartek, przedstawiciel organizacji niemieckich z Opolszczyzny. Bardzo raz jeszcze panu dziękuję, ale żeby nie było tak jednoznacznie, to nie przyszli na przykład też niektórzy zwolennicy reparacji. Pewien znany profesor, specjalista od spraw niemieckich, którego zaprosiłem osobiście, powiedział mi. Że on i tak nie mógłby powiedzieć tego, co myśli. No i wytłumaczył mi, że to nie leży w jego interesie ekonomicznym, że przecież ma swoje zobowiązania, czytaj, ma swoje granty, ma swoje kontakty, ma swoje źródła zarobkowania. Nie będzie podcinał gałęzi, na której siedzi. Tak w ogóle się jakoś złożyło, że temat. Niemców. Temat reparacji wywoływał u wielu z naszych rozmówców zdenerwowanie, by nie powiedzieć strach. Bo łatwo tu się wychylić, łatwo się narazić na razy z jednej lub z drugiej strony. Dlatego ta debata jest o tyle sukcesem, że się odbyła i mamy nadzieję, mamy nadzieję, że to nie była nasza ostatnia debata w tej sprawie. Dość powiedzieć, że w tych warunkach za przeciwnika reparacji robił u nas. Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, który jako poseł Lewicy w poprzedniej kadencji głosował za uchwałą reparacyjną. Ale jego przykład pokazuje właśnie, kim są w Polsce e, realni przeciwnicy reparacji, bo formalnie to oni są za, są za, a nawet przeciw. To ludzie, których myślenie da się sprowadzić do takiego znania, po co do tego wracać. Po co zaogniać te relacje, skoro i tak nic nie dostaniemy? To wyznawcy Realpolitik. Dość cynicznej metody myślenia, która bardzo często skrywa, no co tu gadać, brzydkie, bo własne, osobiste intencje, interesy. Nie wiedzieć czemu, skoro mowa o Realpolitik, przypomniała mi się piosenka dawnego barda opozycji. Z dumą mówię, że mojego przyjaciela Janka Kelusa. Każdy taki bydlak, śpiewał Janek, pomylił się srogo, sądząc, że bezpiecznie idzie się wygodną drogą. Tutaj warto zrobić historyczny przytyk, iż co drugi Volksdeutsch był Realpolitik. Rzeczywiście Realpolityka w tym wydaniu oznacza jedno. Po co się narażać silnym, bogatym Niemcom? Po co? No, co nam to da? Oni nam nic z tego nie dadzą, narazimy się i będziemy mieli jeszcze kłopoty. To jest to myślenie. I cóż można na to powiedzieć? Że argumentów jest mnóstwo, ale bardzo często one są wewnętrznie kompletnie niespójne. No weźmy taki jeden argument: to było dawno temu. No tak, ale często ci sami ludzie mówią, że na przykład nie tylko zbrodnie przeciw ludzkości, ale no nie wiem, no choćby molestowanie seksualne nie podlega przedawnieniom. Że Kevin Spacey jest słusznie ciągany za swoje zachowania sprzed 30 lat. A jako żywo nikogo nie zamordował, a Niemcy, owszem, zamordowali. Kilka milionów ludzi. Ale nie, ale to było dawno, to, to się nie liczy. Dawno. No i dla kogo? Ciągle jeszcze żyją ludzie, którzy doznali od Niemców krzywd. Krzywd, za który Niemcy nigdy nie zapłacili. Albo ciągle żyją ludzie, którzy doznali innych krzywd. Bo moja przyjaciółka, starsza już pani, wychowała się bez ojca. Bo ona się urodziła w 1944, a w 1945 tatusia Niemcy zdążyli jeszcze zastrzelić. Jak zmierzyć taką krzywdę? Tego nie ma w kosztach reparacji, o które ubiega się Polska. Jak to powiedzieć małemu dziecku, że nie, nie będziesz miało ojca, nie będziesz miało matki, nie będziesz miało rodziny, bo była wojna, bo Niemcy na nas napadli. Wychodzi więc na to, że Kevina Spacey'ego możemy sądzić, a potomków Hermana Geringa już nie. No to na taką logikę mojej zgody nie będzie, myślę, że nie tylko mojej. Ale, jeśli ktoś myśli, że oto jest taki schemat, że z jednej strony mamy cynicznych zwolenników Realpolitik, a z drugiej romantycznych miłośników reparacji, no to się niestety myli. Ci miłośnicy reparacji z znaku PiS przypomnieli sobie o reparacjach siedem lat po tym, jak objęli rządy. Siedem lat nic nie zrobili. I dopiero wtedy, już po Covidzie, gdy naprawdę słabowali w sondażach, przypomnieli sobie o temacie reparacji. Przez siedem lat nic, nagle wielka awantura. No cóż, bo ktoś powie rychło w czas. No tak, rychło w czas, ale nie wierzę w czystą szczerość ich intencji. Proszę wybaczyć. Ale jest jeszcze jeden bardzo szczególny rys przeciwników reparacji. Oni mówią, no dobrze, 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 dogadajmy się jakoś z Niemcami, dogadajmy się z Niemcami, niech oni dadzą nam trochę pieniędzy, na jakieś takie konkretne projekty. No co to mogłoby być? No na przykład na pomoc dla tych 60 tysięcy ofiar niewolniczej pracy, którzy jeszcze żyją. Albo na przykład, no niech nam coś odbudują. No, Pałac Saski w Warszawie niech nam odbudują. Albo na przykład niech zorganizują obozy młodzieżowe dla dzieci z Polski. Wiecie co? Bardzo przepraszam. Ale to wygląda tak, jakby sąsiad nam ukradł samochód. Zamordował w tym samochodzie matkę z dwójką dzieci. I my po latach bardzo grzecznie prosimy, czy on nie byłby łaskaw pomyśleć o tym, żeby nam oddał chociaż fotelik? No bo chcielibyśmy mieć jakąś pamiątkę po dzieciach. I on mówi, nie wiesz, no nie wracajmy do tego, to dawno było. Nie ma już nawet mowy o oddaniu samochodu. On go sprzedał, pieniądze zachował. Daj chociaż fotelik, a dajcie spokój. Nie psujmy relacji między sobą. Tak to właśnie wygląda. I powiem coś od siebie. Ja staram się nie nadużywać brzydkich wyrazów. My staramy się pikać te brzydkie wyrazy. Może tym razem uda mi się jeden nieprzesadnie miły wyraz powiedzieć tak, żeby go nie wypikali. Otóż we własnym imieniu mówię Wam, drodzy przyjaciele z Niemiec, pocałujcie mnie w dupę. To co? Dwa miliony Polaków niewolniczo harowało. Nie wspomnę, że moja ciotka, moja matka chrzestna również. Oni niewolniczo harowali. Tracili zdrowie, niektórzy życie. I wy teraz mówicie, a może byśmy tym 60 tysiącom, które jeszcze przeżyli, coś dorzucili do emerytury. No naprawdę, kłaniamy się nisko, całujemy w pierścień. Dziękujemy serdecznie. Pozrywamy wam za darmo szparagi. Gdzie dostarczyć? To, to jest ta, Wasz, ten wasz nowoczesny rachunek krzywd, tak? Zburzyliście całą Warszawę, nie licząc innych miast, to, to co? To w ramach reparacji zbudujemy nam jeden pałac. No, tam całe miasto, co prawda, poszło w gruzy, ale jeden pałac będzie nówka sztuka, nie śmigany. Jesteśmy kwita, prawda? No, nie jesteśmy kwita i nigdy w ten sposób nie będziemy. Dopóki będziecie nas traktować jak kolonialiści dzikusów, którym dali parę, parę świecidełek. Otóż chromolimy wasze świecidełka. Chcemy sprawiedliwości. I wiecie co jeszcze? Tymi obozami młodzieżowymi toście mnie, toście mnie dobili po prostu. Toście mnie naprawdę dobili. 30 tysięcy dzieci. Z wysiedlono. 30 tysięcy dzieci z samej Zamożczyzny. Wiecie, co się z nimi stało? Trafiły do obozów śmierci. Bydlęcymi wagonami, rozlokowano je po różnych obozach śmierci. I tam miały do wyboru, znaczy nie one wybierały, ale ktoś z nich wybrał albo do gazu, albo zastrzyk fenolem. Czesława kwoka takie zdjęcie małej dziewczynki Była jedno z tych osób. Część tych dzieci przetrwała. Niemal 20 tysięcy poddano germanizacji, bo miały niebieskie oczy, blond włosy, porządne germańskie rysy. Wiecie, ile z tych dzieci udało się odzyskać? Około 800. Co się stało, zresztą nikt nie wie. To wszystko się nie liczy, prawda? Wy teraz nam zrobicie obóz młodzieżowy i będziecie uczyć dzieci po niemiecku, tak? Za te dzieci za mężczyznę, za wszystkie krzywdy, które zrobiliście, mordując. Sorry, to jest idiotyczne. Ja wiem, że jestem populistą. Tak się nie mówi w uczciwych debatach. Prawda? Żaden akademik tak się, takim językiem się nie posługuje, ale ja nie jestem akademikiem. I mam to w trąbie. Wiecie, dlaczego mam to w trąbie? Może dlatego, że wychowałem się w świecie nad Wisłą. Na terenie szpitala psychiatrycznego imienia doktora Józefa Bednarza. Wiecie, kto to był doktor Józef Bednarz? Wiem, że nie wiecie, bo Polacy nie potrafią się chwalić takimi, takimi ludźmi. Otóż to był lekarz, psychiatra. To był znakomity lekarz, psychiatra. Tak dobry, że nominowano go nawet do Nagrody Nobla, medycznej Nagrody Nobla. On zmienił właściwie dawny przytułek dla chorych psychicznie w nowoczesny szpital. I kiedy w 1939 roku miasto zajęli, nie, nie naziści, miasto zajęli Niemcy. Otóż, kiedy miasto zajęli Niemcy, było wiadomo, co się stanie z chorymi. Niemcy chorych psychicznie mordowali, po prostu. Więc rozpoczęła się nagła ewakuacja tych chorych do rodzin, do ludzi, którzy zapewnią im schronienie, do kogokolwiek. Ale nie wszystkich dało się uratować. I wiecie co? Doktor Józef Bednarz miał oczywiście, Propozycje kariery medycznej, ach, jakich propozycji on nie miał. Ale on wybrał jedno. On ze swoimi chorymi psychicznymi poszedł na śmierć, podgrudziąc, do Mniszka, gdzie strzelono im tak jak sowieci w kateniu oficerom. Tam w zbiorowej mogile, którą Niemcy później zresztą odkopali i te zwłoki spalili, spoczął razem ze swoimi chorymi psychicznie. A wiecie, co się stało z dziećmi? Bo dzieci też przecież. Dzieci też przecież tam leczono. Ja wiem, że to masakryczne, ale powiem wam to. Są relacje ludzi, których zapędzono do sprzątania. Specyficznego sprzątania. Otóż dwie ciężarówki pełne dzieci wywieziono do lasu. Dzieci chore psychicznie bardzo się cieszyły na tę wycieczkę. Wypuszczono te dzieci. One rozbiegły się po lesie. I teraz, wedle relacji jednego z tych ludzi, strzelano do nich jak do zajęcy. Z karabinów maszynowych, z zimną krwią, zamordowano co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie ponad sto dzieci. Przecież nikt tego nie policzył, bo nie ma ich mogił. To co, załatwimy takimiś koloniami dla dzieci? Mogą być w jakiś w Alpach może w jakiś uzdrowisku. Naprawdę, tak? Ale wiecie, co jest w tej całej makabresce najśmieszniejsze? Że Niemcy nawet na to się nie chcą zgodzić. Nawet na to. Kanclerz Scholz przyjechał do Warszawy i nawet nie zaproponował jakiś, nie wiem, tam, górek złota dla tych 60 tysięcy, które zostało. Nawet tego nie chciał dać. Polscy zwolennicy Realpolitik przekonują nas, że jak grzecznie poprosimy, to Niemcy oddadzą nam jednak ten fotelik dla dzieci. No coś nam jednak sypną. Otóż gucio nie sypną nam absolutnie nic. Sorry. To jest lekcja zimnej, pozbawionej sentymentów polityki. Jak nie muszą, to nie dadzą. Kropka. Nawet na odczepnego wam nic nie dadzą. No. Jak długo chcecie wychodzić na durniów pozbawionych czci i honoru, którzy z tą ręką proszalczą stoją i mówią, jaśnie panie, może jednak jaśnie pan się zlituje. No nie zlituje się niestety. Nie zlituje się. No dobra. To pora na wnioski, a właściwie dla mnie jeden wniosek z całej tej debaty. Na polityków nie mamy co liczyć. Niczego nie załatwią. Bo albo nie chcą, albo nie potrafią. No albo i jedno i drugie. Tak czy owak, oni nam tego nie załatwią. To znaczy, naprawdę wychodzi na to, że w was cała nadzieja, że jeśli nie będzie tego tematu, tematu reparacji, tematu autentycznego rozliczenia się z Niemcami, to nie będzie żadnej uczciwej dyskusji o jakiejkolwiek przyjaźni polsko-niemieckiej. To nie będzie nic. Nie, ja nie jestem w gruncie rzeczy żadnym antyniemieckim oszołomem. Ja kocham nie tylko niemieckie wina. Ja kocham niemieckie katedry. Podziwiam niemieckie uniwersytety. Naprawdę. Nie mówiąc już o niemieckiej muzyce. Literaturę też mają dobrą. I co z tego? Ja nie mam problemu z Niemcami. Mam problem z naszym jakimś służalczym podejściem do tego, co, co nam się uczciwie należy. Więc nie, nie wierzę żadnemu politykowi w tej sprawie. Z prawicy i z lewicy. Tych, którzy mówią, że są pośrodku. Tym też nie wierzę. To wy musicie to załatwić. Nie wiem jak. Choćby w ten sposób, że będziemy o tym gadać ciągle do śmierci. Ad mortem defecatum. Tak. Będziemy zanudzać polskich polityków, żeby się tym zajmowali. Pytajcie ich o to podczas spotkań. Pytajcie ich o to. Rozliczajcie ich z tego, co zrobili w tej sprawie. Tak, właśnie po to, żeby oni Niemcom nie dali spokoju, żeby Niemcom nie dali spać. Nie, bo ja nie chcę obudzić się w czasach, w których nagle okaże się, że II wojnę światową rozpętali naziści, a głównymi jej sprawcami byli Polacy, którzy mordowali Żydów. Nie, nie chcę się obudzić w tych czasach. I to od nas zależy, czy te czasy nadejdą, czy nie. Także od nas. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl, która wznawia akcję 2.0.0, gdzie po zakupie polisy otrzymasz 200 zł na konto. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.